Niedawno były trener AZS-u Częstochowa Krzysztof Stelmach za naszym pośrednictwem opowiedział o tym, że klub nadal ma w stosunku do niego i zawodników spore zaległości finansowe jeszcze z poprzedniego sezonu. Prezes Kamil Filipski na łamach Sportowych Faktów udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że roszczenia są śmieszne i być może skończą się nawet w sądzie. Co na to obecny szkoleniowiec Stalinysa? Z tej strony trener Krzysztof Stelmach. Ja chciałbym wydać oświadczenie w związku z niektórymi różnymi wypowiedziami różnych ludzi na temat naszego wywiadu, który się ukazał 27, nie ukazał się tylko, który był nakręcony 27 lutego, natomiast został wyemitowany, jak się nie mylę, mój pierwszy wywiad był wyemitowany 18 marca i dalej trochę później chłopców, zawodników, którzy grali w poprzednim sezonie w AZS-ie Częstochowa, a dotyczy to po prostu paru spraw, bo chciałbym się odnieść i wydać oświadczenie pierwsze, że wyrokami sądu, legalnymi wyrokami sądu i egzekucji komornika na moje konto 20 marca wpłynęły wszystkie zaległości, które AZS był mi zaległy. To jest jedna rzecz. Także druga rzecz, chciałbym się odnieść do wypowiedzi prezesa Filipskiego w Sportowych Faktach, gdzie mówił, że ja zalegam pieniądze, coś tam padło takiego, że ja zalegam pieniądze do AZS-owi Częstochowa. No to mi się wydaje, że to jest jakaś lekka kpina, bo ja czekałem na pieniądze z AZS-u przez najstarsza faktura była w grudniu 2017 niezapłacona. Także to trochę jest nie fair. Natomiast co chciałbym powiedzieć? Zarzucono mi, że ja nielegalnie mam 10 tysięcy i zalegam właśnie tam te słynne 10 tysięcy złotych, które zostały mi wpłacone. To trochę jest dłuższa historia. Jeden ze sponsorów, który miał projekt, żeby pomóc, który pomagał AZS-owi w tamtym roku i pomagał w tym roku, a miał projekt, żeby pomóc AZS-owi i spłacić długi i projekt może przejęcia nawet AZS-u Częstochowa, wpłacił niektórym osobom, którym AZS Częstochowa zalegał i na moje konto wpłynęło 10 tysięcy złotych. I to była między nami umowa, że jak ten projekt będzie dalej szedł, to będziemy myśleć, co z tym fantem zrobić. Natomiast projekt upadł i ten sponsor, wiem, że się wycofał z tego projektu. Wycofał się i nasza umowa była taka, że zabezpieczenie mojego długu, który zostało przelane na moje konto prywatne, a nie na konto komornika, ja powiedziałem temu panu, że jeżeli AZS Częstochowa spłaci wszystkie długi, które mi zalegają, to te pieniążki do niego wrócą. I tak jak powiedziałem, 20 marca otrzymałem wszystkie zaległości i 21 marca pieniądze wróciły w to samo miejsce, z którego wyszły, czyli na konto, z którego przyszły. Także proszę mi nie mówić, że ja zalegam pieniądze AZS-owi Częstochowa. Następną rzecz chciałbym sprostować. Faktycznie powiedziałem, że AZS Częstochowa zalega mi 8 wypłat. Jest to nieprawdą, ale to jest tylko i wyłącznie przejęzyczenie, bo AZS Częstochowa zalegał mi 6 wypłat plus jedną premię, którą mieliśmy otrzymać za zdobycie mistrzostwa pierwszej ligi. Była to równowartość jednej wypłaty, czyli AZS Częstochowa zalegał mi 7 wypłat, a nie 8. I tutaj przyznaję rację, pomyliłem się, ale to jest czyste przejęzyczenie. Także naprawdę
Pan Filipski, który się wypowiedział w sportowych fartach, straszył mnie sądem, zabraniem licencji. Ja tylko żałuję, że na razie to kibice i sympatycy siatkówki w Częstochowie i może w całej Polsce słyszeli tylko wypowiedzi zawodników i trenerów, czy trenera z tamtego sezonu. Ja bym chciał albo życzyłbym sobie, żeby możliwe, jak taka możliwość, to może by się wypowiedzieli zawodnicy i trenerzy z tego sezonu. Bo w wywiadzie pana Filipskiego padały takie górnolotne słowa jak prawda, sumienność, rzetelność, dotrzymywanie umów. Ja bym naprawdę życzył sobie, żeby kibice i sympatycy siatkówki po nawet tym moim sprostowaniu tutaj i oświadczeniu sami sobie odpowiedzieli, która strona jest bliższa tym słowom i tym wartościom, o których tak pan Filipski mówił w wypowiedzi na sportowych faktach. Chciałbym podziękować wam, Radiofon, za udzielenie mi możliwości wypowiedzenia się i skorzystania z czasu antenowego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców w Częstochowie, wszystkich kibiców siatkówki. Mam nadzieję, że ten klub, który ma tak ogromną historię, wróci do najwyższej klasy rozgrywek i kibice będą mogli się dalej cieszyć w przyszłości dobrą i siatkówką i wspaniałą drużyną AZS Częstochowa w Plus Lidze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.